Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie pasztecików z farszem wieczorkowym. Wyglądajcie. Do przygotowania pasztecików drożdżowych wieczorkami potrzebujemy 500 g mąki, 60 g roztopionego masła, płaska łyżeczka soli oraz łyżeczka cukru, 200 ml ciepłego mleka, 40 g świeżych drożdży oraz 2 jajka. Natomiast do farszu 800 g pieczarek, 2 cebule oraz 1 jajko do posmarowania. Zaczynamy. Wrzucam drożdże, dodaję sól oraz cukier, wlewam mleko, rozcieram drożdże z mlekiem, z cukrem oraz solą i za chwilę dodaję mąkę. Mąkę przesiewam przez sitko. Mieszam. Dodaję jajka. Mieszam. I dodaję roztopione masło. Pora wyrobić ciasto drożdżowe. Jeszcze trochę mąki do podsypania. Przykrywam ściereczką ciasto i pozostawiam na godzinę do wyraśnięcia. W tym czasie przygotuję farsz z pieczarek. Cebulę kroję w kostkę. Natomiast pieczarki ścieram na tarce o dużych oczkach. I ostatnia pieczarka. Teraz podsmażę cebulę i do tego dodam pieczarki. Gotowe. Wlewam 2 łyżki oleju. Przekładam cebulę. Mieszam i smażę. Pieczarki dodałam do cebuli, która się już podsmażyła. Teraz pieczarki się podsmażą, zmniejszą swoją objętość. Dodam trochę soli, trochę pieprzu i farsz będzie gotowy.
takie czarki już zmniejszają swoją objętość. Doprawimy je pieprzem i solą. Ilość dozujecie według uznania oczywiście. Jeżeli ktoś lubi bardziej pikantne, doda więcej pieprzu lub więcej soli. Pieczarki gotowe. Pora je wyłączyć. Ciasto już trochę wyrosło. Na pewno podwoiło swoją objętość. Podsypujemy trochę mąką i przekładam na stolicę. Ciasto rozwałkowuję na wysokość 0,5 cm, tworząc prostokąt. Podzielę placek wzdłuż na 3 pastki. Rulonik. Przygotowałam formę wyłożoną papierem. Piekarnik rozgrzałam do temperatury 190 stopni i będę piekła w piekarniku opcja góra-dół przez 25 minut. Będę kroiła na takie 3-4 cm pasy. Potrzebuję kolejne paski. Mieszam jajko, łączę białko z żółkiem. Smaruję. I wstawiam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 190 stopni. Piekę opcja góra-dół przez około 25 minut. Jak widzicie, z podanej porcji wyszło dwie blachy szczeciku. Możecie zmniejszyć proporcje lub zwiększyć w zależności od zapotrzebowania. Farszu też wyszło dosyć sporo. Także go na pewno poczujecie po szczeciku. Pierwsza blacha ląduje.
pierwsza blacha. Sztycików gotowa. Teraz druga. Zobaczcie. Sztyciki gotowe. Pyszne, aromatyczne. Idealne na spotkania w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, na imprezy, na Andrzejki, na Sylwestra. Super komponują się z czerwonym barszczem. Jeżeli podobał Ci się mój przepis, subskrybuj mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.